No, także może troszeczkę się odgarnę, żeby Państwo zobaczyli lepiej. No ten. Imbir, super! Moi drodzy, taki imbir można sobie też chorbać w domu. A to także w ulubionym sklepie kupicie kołącza, włożycie do donicy, ale nie zasypujemy, bo spróchniało. Poczekamy, aż wyrośnie, bo polewamy wiosną, ładnie rośnie, jesienią zgubiliście, a wiosną zaś wyrośnie. No i można go używać do czego? Nawet do herbaty. No, także posiadkować na drobno, zalać wrzątkiem, miod z cytryna, bardzo smaczny. No a teraz przed nami ta roślina, to jest araukaria. A ta araukaria to jest taka prastara roślinka pochodząca z Ameryki Południowej. Tu się zatrzymamy przy tej roślinie, bo to jest szarańczyn strąkowy, znaczy drzewo karobowe, drzewo świętojańskie, albo jak to chcę nazwać, tych nazw jest sporo. Możecie zobaczyć, tak, owocuje. Mandarynki, możecie sobie pooglądać. Inaczej, dlaczego tak cytrusy ładnie pachną, bo tam jest limonem, ten jest taki bardzo aromatyczny. Możecie go używać na przykład do różnych parfumów, do jakichś saszetek, na wyganianie molów z szaf. No a substancje, cytrusy mają sporo witaminy C, jest sporo substancji antyoksydujących. Także... Co by to też mogło być? Podpowiem, że to wygląda w realu tak. Kawowiec, super. A jakie znacie kawowce? Oprócz tego, że mocno i słabą. Robusta. Arabika. Robusta, arabika. Tak, a wiedzielibyście skąd pochodzi kawowiec? Gdzie na tej roślinie ten cynamon, który znacie w sklepach jest? No, kora. Kora. Rzeczywiście, także przynajmniej takie te gałązki o grubości jak ołówek, należy ściąć te korę, dać sfermentować, suszyć i już mamy albo tę laseczkę, albo po prostu pomieloną. A może nie wiecie, ale ma to też właściwości odkażające. Bardzo ładna, fajna, ale jej rodzice to jest po prostu limetka i cytryna, także kwaśna jak nie wiem co. Ale wygląda elegancko. Tak. A pytanie może takie, jaką przyprawę Państwo używacie najczęściej w domu? Sól. No, a oprócz tego? Pieprz. No tak, taki pieprzowiec właśnie w ten sposób. Kajeński pieprz to jest papryka. Tak. Czerwony, zielony, biały. Zielony. Tak. A jest to jedna roślina czy więcej roślin? Jedne są różne stopnie dojrzałości. O właśnie, także zielony i czarny. To tu jest ten, bo jest właściwy. Możecie teraz zobaczyć jak kwitnie. O, to jest właściwe. Są to młodziutkie roślinki. Mają kilka lat dopiero. Także widzicie, że dopiero teraz po pierwszy raz zakwitniały. A tego potem już będzie ta papaja, którą znacie w sklepach. Pomelo. Takie drobne pomelo może lepiej nawet 2 kg i więcej. Zwykle się około tego kilograma sprzedaje w sklepie. W takich siatkach po jednym. To Państwo chyba znacie, że są jakieś różowe, białe i tak dalej. Także nie tylko właśnie, ale to jest tutaj, skąd to pochodzi i jak to pochodzi.
Nigdy nie słyszałam, jak są przy sobie. Dla průjížďky. Podobu jízdy Safari Expressu Nesahujte na zvířata ve výbězích. Nevystrkujte ruce z vagónku, nevykl srdečně na pokladě Safari Expressu v ostravském ohrodě zoologičně. Čas přejazdu vynoší okolo 6 minut. Uvidíte jen čas a zvětší pohledu. Safari v celé Ostrava zostalo otvárte v 2014 roku. Na třech vypěkách o vloučnej pověřchni právě 6 hektarů žije okolo 100 zvěřat různých gatunků. Nie zawsze można zobaczyć wszystkie osobniki, ponieważ często odpoczywają w zacienionych miejscach. Naszą wyprawę zaczniemy Afryką. We Wibehu pobywają żyrafy rocznie. Samce tych to najwyższych zwierząt świata dosahują wyżki aż 6 metrów, samice są o nieco mniejsze. Samce są znacznie cięższe od samic i mogą ważyć niemal tonę. Dále zde můžete spatřit stádo vodušek Abon. Tento druh se vyznačuje výraznou pohlavní dvojtvárností. Samec má rohy, tmavou srst a bílou skvrnu na zátylku, samice jsou světle hnědé a bezrohé. V stadech kobuf nílových łatwo zauważyć dimorfizm płciowy. Samce o czarnym grzbiecie mają rogi, natomiast samice są brązowe i pozbawione rogów. Sztrosy dwuprstki są największymi żyjącymi. Elandy i koby można na wybiegu zobaczyć w każdej pogodzie, żyrafy tylko w przypadku suchego wybiegu. Onager byl rovněž římský obléhací stroj, jehož kopnutí při vršení kamene bylo podobné kopnutí osla. Na vyběhu zvěřat Persí žil stada řadkých kopytných výrazů. Kulany perské zvané onagerami, to řadké díky osly regulárně namnažující se v zoo Ostrava. Zvané tak rovněž římskou machinę oblężniczą, której kopnięcie podczas miotania pocisków przypominało kopnięcie osła. Samci skupina danków mezopotamskich, jedną z najohrożeniejszych samców świata, jest genetyczną banką pro tento druh. Często ostrzegają się podskokami. Tento wybieg były domowe i lubią przebywać w którymś z brodzików. Świetnie pływają, potrafią też nurkować. Przodkiem tego ważnego bydła krajów tropikalnych i subtropikalnych jest niemal już wytępionej armii. Nogę ma hlavu nepoměrně malou k mohutnému tělu. Samce poznáte podle modrošedé srsti, rohu a střepce dlouhých chlupů na hrdle. Ostatně název je odvozen z hinských slov Nil a Gai, neboli modrá kráva. Samice jsou hnědé a bez rohu. Díky tomu, že pro hinduisty kráva posvátná, je Nilgau poměrně hojný. Nilgau indijských od bronzových samic odružňuje od rogy
i długa ciemna broda. Chodné stádo vzácných jelenů Belasinga tvoří jeden samec a několik samicí. Se Belasingy živí pouze trávu. Zoo Ostrava vede evropský záchovný program pro tento druh. Belasingy pak jedné, dzięki szerokim racicom sprawnie poruszają się na mokradłach. Duże uszy służą im do schładzania ciała. W odróżnieniu od innych gatunków jeleni nie zjadają gałązek, ale wyłącznie trawę. Z najmniejszych jeleni, jelinek wepří. Swą zawalitą postawą z krótkimi kończetinami opravdu może przypominać prasę. Pohybuje się i pro jeleny neobvyklým sposobem, z hlavou skloněnou k zemi. Tak, że tam lepiej.